Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica, a naszym gościem jest pan Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Wczoraj na Białorusi miały po raz enty miejsce protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki i sfałszowanym wyborom z 9 sierpnia 2020 roku. Te protesty od dłuższego czasu mają charakter taki bardzo lokalny. One nie odbywają się w centrach dużych miast, odbywają się na jakichś bocznych ulicach, na osiedlach poszczególnych. Ja mam pytanie do pana redaktora, czy ktoś te protesty jeszcze koordynuje? Czy to jest tak, że one są jakoś sterowane z góry przez Radę Konsultacyjną, Koordynacyjną chociażby? Czy to jest tak, że jakaś wspólnota, powiedzmy sąsiedzka, się sama zorganizuje, że jakaś grupa towarzyska z liceum, dajmy na to, sama właśnie postanowi, żeby wykonać taki proces, żeby wziąć te biało-czerwono-białe flagi i zamanifestować swój sprzeciw? Czy to jest jednak jakoś kontrolowane i sterowane przez tych przywódców opozycji? Znaczy od samego początku białoruskie protesty były zdecentralizowane, no i faktycznie nakręcane przez kanały w messengerze Telegram. I to dlatego władze nie mogły i nie mogą dać sobie z nimi rady, dlatego że jednego ośrodka, który by kierował wszystkim, który by na apel którego wychodziliby poszczególne jakby miasta, to nie było. I to jest jak siłą, tak i słabością białoruskich protestów. Dlaczego to jest siłą? Dlatego, że mówię, no jeżeli nie ma tego dowództwa, no to władze mają wielki problem z wyłapaniem wszystkich uczestników, wszystkich ludzi, którzy biorą, jakby, no, które nakręcają te protesty. De facto teraz decyzje o tym, w jakiej formie odbywają się protesty i kiedy ludzie wychodzą, podejmują lokalnie społeczności. I to jest, znaczy przyczyną, dlaczego tak się stało, to były represje. Chodzi o to, że władze nauczyły się blokować miejsce, gdzie ma odbyć się duża manifestacja, spędzają tam bardzo dużo OMON-u, dużo resortów siłowych, dużo milicji. I kiedy ludzie tylko zaczynają podchodzić, ich zaczynają aresztowywać. No i w związku z tym odpowiedzią na taką taktykę, którą stosują władze, stało się właśnie takie zdecentralizowanie, czyli jednocześnie akcja odbywa się w wielu miejscach i w każdym miejscu ona ma swój scenariusz. W związku z tym resorty siłowe nie są w stanie wszystkie dzielnice, powiedzmy Mińska czy tam Grodna, obsadzić swoimi funkcjonariuszami. W związku z tym liczba represji zmniejszyła się, dlatego że milicja po prostu nie nadąża za wszystkimi akcjami protestu. A czy jest jakieś takie ciało opozycyjne, jakaś rada, która no, ma coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o formę, w jakiej protesty się odbywają? Czy jest jakieś grono liderów, które jest decyzyjne? Znaczy, no przede wszystkim, przepraszam, przede wszystkim jest Svetlana Tichanowska, która jest taką no, liderką, flagą, można powiedzieć, symbolem tych protestów. Ale ona bezpośrednio nimi nie dowodzi. Ona jakby nadaje rangę tym protestom. I cieszy się autorytetem. Zresztą te wydarzenia, które miały miejsce na Białorusi, ta sympatia, którą ona ciągle utrzymuje, nie zważając na to, że jest poza granicami Białorusi, one pokazują, że to nadal jest taki no, symbol tych protestów i jest osoba, która jest szanowana i do głosu której Białorusini się przysłuchują, ale razem z tym jej wpływ na to, co się dzieje w konkretnej dzielnicy, no, jest znikomy po prostu. Mm-hmm. Tylko że Światłana Cichanouska przebywa na Litwie, w Wilnie, więc no też na pewno nie ma jakiegoś dużego, takiego bezpośredniego wpływu na sytuację na samej Białorusi. Ale czy w kraju, czy na Białorusi jest jakiś lider, może nie jeden, tak, ale jakieś grono ludzi, którzy są najbardziej decyzyjni dla tej opozycji białoruskiej? Znaczy tak, no oczywiście, ale to mówię, to chodzi, my byśmy musieli spojrzeć na lokalne społeczności i w każdym konkretnym miejscu my byśmy znaleźli ludzi, którzy no, jakby głos których szczególnie się liczy.
którzy określają kierunek tych protestów, które określają ich formę. Ale mówię, no to są duże liczby jednak ludzi i nie ma jednego takiego środka. Rozumiem. Przechodzimy do kolejnego wątku, jeżeli chodzi o Białoruś. Mianowicie we wczorajszym wywiadzie dla rosyjskiej telewizji Rosja 1 Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że do końca tego roku zostanie zaprezentowany nowy projekt konstytucji i że ta konstytucja zostanie przyjęta w drodze narodowego referendum. Łukaszenka zapowiedział także, że te zmiany konstytucyjne zostaną zaprezentowane w lutym na zjeździe ogólnobiałoruskiego zgromadzenia ludowego. Łukaszenka w tym wywiadzie nie chciał powiedzieć w szczegółach, w ogóle nie chciał uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, na czym te zmiany konstytucyjne mogłyby polegać. Natomiast czy pan redaktor w jakiś sposób się spodziewa tego, o co chodzi Łukaszence i jakie będą te zmiany konstytucyjne przez niego zaprezentowane? Aleksander Łukaszenka gra na czas. On nie zamierza rezygnować z władzy. To jest po prostu wybieg taki taktyczny. On mówi, on w warunkach, kiedy na ulicach setki tysięcy ludzi było, kiedy protestami był ogarnięty cały kraj, został jakby przyparty do muru i zmuszony do deklaracji, że rozwiązaniem tego kryzysu stanie się zmiana konstytucji. Ale teraz, kiedy odzyskał pewność siebie, kiedy zobaczył, że resorty siłowe są jakby dla niego lojalne, że jest w stanie zastraszyć społeczeństwo, spacyfikować społeczeństwo, że jest w stanie rządzić Białorusią w oparciu tylko o resorty siłowe, on już nie zamierza odchodzić i nic nie wskazuje na to, że te zmiany konstytucji są czymś bardzo poważnym. Czymś, co rzeczywiście zmieniłoby układ sił na Białorusi. Żadnych takich oznak nie ma i ta propozycja właśnie czy ten termin, który on podał, że to koniec bieżącego roku, to moim zdaniem jest ewidentna gra po prostu na czas i tak to należy odczytywać moim zdaniem. Mm-hmm. Tutaj dodajmy, że zmian w konstytucji nie domagają się opozycjoniści. Oni chcą po prostu powtórzenia wyborów i chcą, żeby Łukaszenka odszedł. Światłana Cichanouska dzisiaj zapowiedziała, że chciałaby, żeby do końca tego roku odbyły się wybory prezydenckie i żeby w tych wyborach prezydenckich nie brał udział Łukaszenka. Także to jest, można powiedzieć, taki twardy postulat opozycji. Natomiast wiemy także, że sama Cichanouska zapowiedziała jakiś tam czas temu, że ona nie weźmie udziału w tych nowych wyborach prezydenckich, że ona jest tylko osobą, która ma doprowadzić do nowych wyborów prezydenckich. Natomiast nie weźmie w nich udziału. Pytanie, panie redaktorze, kto w takim razie po tej stronie opozycyjnej mógłby reprezentować naród białoruski, ten opozycyjny naród białoruski i wziąć udział w wyborach? Znaczy, sytuacja na Białorusi jest teraz taka, że nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie odbędą się jakieś wybory, czy odbędzie się jakiś referendum. Chodzi o to, że naród jest zbyt rozpolitykowany, zbyt opozycyjno nastawiony do władzy i Aleksander Łukaszenka nie zaryzykuje teraz żadnej kampanii wyborczej w obecnym czasie, a to właśnie on panuje nad sytuacją. Jeżeli chodzi o wspólnego lidera, to takim liderem, znaczy Cichanouska mówiła to w kontekście takim, że ona będzie sprawować władzę, jest gotowa sprawować władzę do nowych wyborów. To był właśnie warunek jej deklaracji. Znaczy ten warunek, który ona stawiała właśnie i przy którym ona mówiła, że ona nie będzie brała udziału w wyborach. Ale na coś takiego się zupełnie nie zanosi. Moim zdaniem to nierealistyczny w tej chwili scenariusz. To znaczy ja nie zakładam, że Łukaszenka rzeczywiście takie wybory zorganizuje, ale powiedzmy, że za jakiś tam czas, nie w tym roku, ale w kolejnym albo za 3 lata, takie wybory się odbędą, to czy są jakieś osoby znane z imienia i nazwiska po stronie opozycyjnej, które byłyby w stanie właśnie stanąć na czele narodu białoruskiego i reprezentować naród w ramach takich nowych wyborów prezydenckich? Znaczy, to decyzje o tym, kto by
mógł startować. Ja myślę, że podejmowałoby takie szersze opozycyjne grono, które się wytworzyło, to Rada Koordynacyjna i tak dalej. Znaczy, ale takich liderów no, nie brakuje, tylko że albo oni są poza granicami Białorusi, jak Cichanowska, albo oni są w więzieniu, jak Maria Kolesnikowa, Wiktor Babaryka, Paweł Seweryniec, to Nikolaj Statkiewicz. To są osoby znane na Białorusi, osoby, które no, mogłyby stanąć do walki, nie wiem, nawet z Łukaszenką, ale moim zdaniem no, na razie niestety nie zanosi się na to. Mm-hmm. Te protesty na Białorusi trwają ponad 5 miesięcy, ponad 150 dni. One rozpoczęły się w dniu, kiedy odbyły się te sfałszowane wybory, czyli 9 sierpnia 2020 roku. I teraz trochę danych a propos tych wydarzeń. Mianowicie do tej pory zatrzymano 32 tysiące osób w związku z protestami. Według białoruskiej prokuratury wszczęto ponad 900 spraw karnych w związku z tymi demonstracjami, a więźniów politycznych są 169 osób. Tak przynajmniej się uważa tak uważają organizacje, które zajmują się prawami człowieka. Natomiast ja chciałem, panie redaktorze, zapytać o taki ogólny obraz sytuacji tych osób, które są aresztowane, które są zatrzymywane. To znaczy, czy one są długo przetrzymywane w więzieniach, jakie dostają wyroki, no i za co, tak? Jakie są te podstawy prawne do tego, żeby ich skazywać? Znaczy, no, podstaw prawnych, znaczy tu nie ma żadnych, dlatego mówimy o więźniach politycznych na Białorusi, ale chodzi o to, że jeżeli weźmiemy tą liczbę 32 tysiące, to większość oczywiście przytłaczająca to były kilkunastodniowe bądź miesięczny areszt, mniej więcej takie terminy, ale łącznie, no nie wiem, gdzieś około 600-800 osób znajduje się w więzieniach pod zarzutami związanymi z protestami. Ta liczba jest znacznie większa niż liczba więźniów politycznych, dlatego że obrońcy praw człowieka przed tym, aż kogoś ogłoszą więźniem politycznym, muszą zapoznać się z materiałami sprawy karnej. I to maksymalnie jest utrudniane. Są procesy, odbywają się za zamkniętymi drzwiami i tak dalej. Władze celowo stawiają zarzuty wystawiania oporu milicji czy stosowania przemocy wobec milicjantów i nagle się okazuje, że zerwanie maski z milicjanta to jest przemoc wobec milicjanta i za to dostaje się tam kilka lat więzienia. Takie wyroki są. Także jakby no, sytuacja jest taka, że po II wojnie światowej były duże represje, kiedy stalinizm był na Białorusi. No a później tak dużej fali represji, żeby 30 tysięcy osób zostało aresztowanych, żeby setki wylądowały w więzieniach, tak nie było. To jest największa fala represji w historii niepodległej Białorusi, ja myślę, że od czasów stalinowskich też. Panie redaktorze, jeszcze jedna kwestia bardzo bieżąca, mianowicie w maju i w czerwcu mają na Białorusi odbyć się Mistrzostwa Świata w hokeju. Dzisiaj Aleksander Łukaszenka spotkał się na Białorusi z przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Hokeja. To spotkanie odbyło się w bardzo takiej serdecznej, przyjemnej atmosferze. Natomiast te Mistrzostwa Świata mają być współorganizowane przez Białoruś i Łotwę. Łotwa już zapowiedziała, że jeżeli Białoruś także będzie współorganizującym, to ona sama nie będzie brało udziału w tych mistrzostwach. Jak to jest z tymi mistrzostwami? Czy pan uważa, że one się odbędą i czy są ważne ze względów prestiżowych dla reżimu Łukaszenki? Aleksander Łukaszenka bardzo lubi hokej. Oprócz tego wszystkie podobne przedsięwzięcia sportowe on zawsze wykorzystywał dla propagandy jak wewnętrznej, tak i zewnętrznej. Chodziło o to, o pokazanie, że wszystko jest w porządku, że on w pełni kontroluje sytuację, że los Białorusinów, którzy siedzą w więzieniu, tak naprawdę świat nie obchodzi, że są ważniejsze rzeczy, na przykład takie mistrzostwo zorganizowane w Białorusi i tak dalej. Także Aleksandrowi Łukaszence bardzo zależy na tym, żeby te mistrzostwa się odbyły. Czy się odbędą? No nie wiem. Wiem, że co najmniej 7 krajów mówi o tym, że jest gotowych nawet bojkotować. I to są potęgi hokejowe. Norwegia, Szwecja, Dania, tam Finlandia. I to moim zdaniem stawia, nie zważając na to, że René Fazel, czyli szef federacji, jest pełen zachwytu dla białoruskiego hokeja i jest entuzjastą,
przeprowadzenia w Mińsku mistrzostw, no to stawia jednak duży znak zapytania nad ich przyszłością. Moim zdaniem bardzo dużo jest oznak, że mogą się one jednak nie odbyć w Mińsku. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy wzajemnie. Naszym gościem był pan Andrzej Poczobut, dziennikarz, Polak mieszkający na Białorusi. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na program Jutro Wolne Głosy Zagranica, 17:55.